Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jak widzicie taki mocek, kolejny z namiestnika Telendila. Dzisiaj jest mocek po prostu taka chata jakiegoś gościa, którą napadli bandyci. Bo jak pamiętacie lub nie pamiętacie, bo nikt nie ogląda mojego kanału, bo tam, w tamtym mocu ogółem Wszyscy ten bandyci tam byli sobie pod takim młynem. Jednego udało się ukatrupić, a drugi zbiegł. Jak widzicie, drugi chciał się zemścić i spalił dom jednemu uprowadzonemu wieśniakowi, który w walce no, po prostu został zraniony i teraz palą mu dom. Tak, tak było, nie zmyślam. Więc pokażę wam, jak wygląda cały moc, jakie znajdują się na nim figurki, ogółem co się na nim dzieje itp. itd. Więc tak, najpierw muszę sobie znaleźć mój cudowny stojak z klocków Lego. Dobra, mam mój cudowny stojak z klocków Lego i teraz będzie krótkie cięcie, abym mógł po prostu te figurki zabrać z makiety. A więc tak, zaczniemy od dobrych. Więc tak, jak widzicie, jakiś rolnik. O, przepraszam, szkawkę mam. Jakiś rolnik w niebieskim stroju, czapeczce i twarzy Lloyda, tak, on tak się nazywa, Lloyda. Niestety dwustronne, ja nie mam tego jak zakryć, więc no, z tyłu wygląda trochę dziwnie. Ale tak wygląda, się prezentuje. I drugi dobry ludzi, który niestety jest martwy. No i strój z Castle, nóżki już go pokazywałem, ale tym razem jest, ma inny wyraz twarzy, żeby wyglądało na innego żołnierza. I on posiada kuszę. Już on umarł, więc sobie już nie posiada. Teraz bandyci. Pierwszy bandyta, jak widzicie, to jest ten z jeźdźców, łowcu smoków, czy jak to się nazywało. To z Ninjago, ten sezon, któryś tam, bo tak mi wyglądają bandyci fajnie, po prostu tak mi się podoba taki wygląd bandytów z Lego, tak fajnie wyglądają moim zdaniem, więc no. Ma on taką katanę akurat z Lila, która naprawdę mi się podoba, bo fajnie wygląda tej. Jest trochę dłuższa niż te zwykłe z Lego. Ma koczek, twarz tego Jacka z Hide and Side, też włosy, no włosy już mówiłem, torsik z właśnie łowców smoków i to takie coś, nie wiem co to jest to na twarz. I nóżki ma Batmana bodajże. A drugi złodziej, czy tam bandyta, jak widzicie, nie ma żadnych włosków. Posiada on główkę dwustronną, ale bardzo fajnie zrobioną. Dwustronną główkę właśnie jakiegoś gościa, gdzieś tam, jak on się nazywał? Heavy Metal, o Heavy Metal, główkę heavy'ego metala. Ma on też, jak widzicie, właśnie takie same jak tamten bandyta, takie coś na twarz. Spodnie jakiegoś czegoś, nie wiem jak on się tam nazywał, jakiegoś generała, porucznika, czegoś z Gwiazdy Śmierci. Tors Batmana, czy tam jakiegoś szturmowca, nie wiem. I właśnie też katanę z lidlowskich klocków. I to są wszystkie ludziki, jakie znajdują się na makiecie, a teraz opowiem o samej makiecie. Yo, wszyscy dobrze o tym wiecie, ale freestyle. Więc tak się prezentuje domek od frontu, wcześniej już to widzieliście na pierwszym ujęciu, ale pokazuję jeszcze raz. I zaczniemy oczywiście od najmniej ciekawej rzeczy, czyli od podwórka, na którym nic się nie dzieje, no w sumie coś się dzieje, ale... No, najmniej ciekawsza rzecz, będę teraz się starał jakoś na tych filmach mówić wesoło, a nie... jestem załamany swoim życiem. Nie, tak nie będę już mówił, bo to tak głupie się potem ogląda. Więc jak widzicie tutaj... jest martwy, niestety, bardzo przykry to jest. Znowu mi rozłączyło kamerę, ale on umarł, to jest takie smutne. On leży tutaj martwy, umarł, tak sobie umarł. Jeszcze, jak widzicie, dach odpadł. Jest taki smutny odcinek. Właśnie, tak. No, ogólnie wracając, nieważne, co ja tam gadałem. Tutaj, jak widzicie, starałem się to zrobić dosyć szczegółowo. Są cegiełki pomieszane z zwykłymi kamieniami i takimi wypukłymi klockami. Niestety widać troszkę czerwieni, ale to dlatego, że nie mam szarych klocków, na których mógłbym to zamocować i jakbym miał, to bym zamocował lepiej. No, tutaj jest widzicie jakieś drewno, bo to też domek, to drewno na opał zawsze się przyda. I krzaki, jakaś kość i ogólnie krzaki i te drzewa, które wszędzie daję, bo fajnie wyglądają, a na razie akcja moich moców dzieje się w lesie. I tutaj też są krzaki i drzewa. Więc teraz nie wiem, jak ja bym to mógł zrobić. Może jakoś tak. No, tak średnio bym powiedział. Dobra, dajmy ten dach. Żeby coś tutaj było widać. Okej. Okay. Jak widzicie, albo właśnie nie. Gość blokuje mieczem, żeby nie mógł ratować swojego domu, tego rolnika.
a drugi gościu podpala mu dom. Tak. No. I to by było tyle w sumie z podwórka. Jeszcze możecie przy drzwi zobaczyć, jak to jest smutne. O, to chyba nawet dam na miniaturkę. Jezu. Nie no, chyba ze mnie żartujesz. O. No. Kontynuując, zrobiłem screen na miniaturkę. I teraz... O tak, właśnie. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest po prostu mistrzostwo. Słuchajcie, tak zrobiłem z takich klocków. Nie wiem, jak one się nazywają. Teraz wam tutaj dam jakąś nazwę po angielsku. Z Bricklinka jakiegoś, czy coś. Nie z Bricklinka. Nie wiem, jak to się nazywa. Gdzie się klocki na sztuki kupuje. Możecie mi napisać, bo ja nie pamiętam, jak się to nazywa. No, taki tak właśnie z takich klocków połączonych ze sobą. I zobaczcie, jak to się tutaj zaczepi o właśnie takie klocki. Bo tak wygląda więźba dachowa. Zrobiona z kamiennych klocków, bo nie mam takich długich brązowych. Tutaj podłoga jest. Od razu pokażę w sumie wnętrze. Skrzyneczka. Schodki, które myślę też fajnie są umiejscowione, a na dole, jak widzicie, już się zaczyna wszystko fajczyć, już się sfajczyła podłoga, została trawa, w niektórych miejscach jeszcze kamień, bo tam była jakaś kuchnia i dlatego jest kamień, a reszta podłogi była po prostu drewniana. Tak się w ogóle prezentuje dom od środka, mi się nawet podoba, w sensie w środku nic nie dawałem, ale prezentuje się od środka tak, że nie ma jakichś dziwnych klocków. No wiecie, że nie ma czegoś takiego jak na dachu, a na dachu to jeszcze można, wiecie, że podpory itp., a tutaj no to by nie zdało egzaminu. Ale wracając do tego dachu, jak widzicie, to jest taki po prostu zwykły daszek. Zaczepiamy sobie, no i dach stoi, nie? To jest po prostu moim zdaniem geniusz i polecam sobie wykorzystać w jakimś mocu, bo naprawdę daje bardzo fajny efekt dachówki jakiejś albo po prostu drewna na dachu. Tak się w ogóle prezentuje, ten dom też fajnie, myślę, wygląda. I dach niestety też zaraz spalą, więc mój cudowny geniuszowski dach zostanie spalony, bo jak widzicie, ta strzała podpalająca już jest zbita i dach zaczyna się palić. I ogółem to było tyle z moca, bo no co ja mam tutaj więcej opowiadać, może jeszcze dzisiaj wrzucę recenzję, ale pewnie nie. Paczkę od Pudiego jeszcze muszę nagrać, bo wygrałem konkurs, mniejsza z tym, więc no. Ja mam jeszcze walnę kilka fotek, a potem będzie outro i koniec filmu, więc dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, zostawcie suba wszędzie, gdzie się da, na moich wszystkich kanałach i followa na Instagramie, którego macie na banerze, jak wejdziecie w mój kanał. Jest takie coś, tam się klika, jest Instagram i no, tak możecie zrobić. Tak. Ja już naprawdę dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć!